Upór to jest cecha charakteru dziedziczna, ale moje działania wynikają z tego, że no, czuję się jako inteligent odpowiedzialny za nasze społeczeństwo i chciałbym, żeby dobrze funkcjonowało i żeby ludzie byli, że tak powiem, zadowoleni, szczycili się z tego, że są Polakami. Jestem lekarzem ginekologiem z doktoratem. Pracuję w tej branży no, od 69 roku, czyli to już trochę lat. Także wydaje mi się, że mam dość duże doświadczenie, rozeznanie. Sprawa moja to zaczęła się w roku 2001, kiedy na zjeździe ginekologów w Szczecinie doktor J powiedział publicznie, że on wygra konkurs ordynatorski. Czyli pół roku przed konkursem publicznie w czasie rozmów towarzyskich powiedział, że on wygra konkurs, bo stary ordynator nasz odchodził na emeryturę. Tenże kandydat był akurat urzędującym ordynatorem w Wadowicach i tam porzucał oddział w połowie kadencji, pozostawiając za sobą no, zgliszcza, bo przez niego musiało się tam zwolnić 6 lekarzy z dużym doświadczeniem, po prostu którym złamano karierę. Konsultant planował wykorzystać doktora J jako ordynatora w Mikołowie do tego, aby prowadził oddział onkologii ginekologicznej, czy przepraszam, ginekologii onkologicznej w Mikołowie. Trzeba dodać, że nasz oddział nie był do tego przystosowany. Takie pacjentki muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie. Musi być w sąsiedztwie oddział chirurgiczny, urologiczny, musi być oddział intensywnej terapii, musi być bank krwi. Dobrze jeszcze, jakby była oddział radioterapii i chemii. Ja o tym przestrzegałem. Władze powiatu i władze szpitalne i na zjeździe izby lekarskiej o tym wszystkim mówiłem. No niestety nie dawano słuchu mnie. Konkurs się odbył. Wygrał, kto miał wygrać. Na przestrzeni pół roku było kilka wpadek medycznych, co się zakończyło zgonami dzieci. Były 2 zgony kobiet. Były operowane pacjentki, które u nas nie powinny być operowane. Oddział nie był do tego dostosowany. Wszyscy lekarze wiedzieli o tym. Czy ktoś pana wsparł? Czy ktoś zrobił to, co pan? Nie. A jak pan myśli, czemu? No, dlaczego? No bo chcieli mieć spokój, bo wiedzieli, że trzeba było się narazić konsultantowi. Ja byłem w tej sytuacji dobrej, że ja w zasadzie już nie potrzebowałem nic, ani od izby, ani od konsultanta. Ja już miałem specjalizację, niektórzy z nich byli jeszcze przed drugą specjalizacją, prawda? Oni czasami, też jeszcze trzeba to uwzględnić, że niektórzy lekarze mają dzieci swoich lekarzy i nie chcą wchodzić w konflikt, bo jakby drugie pokolenie potem jest naznaczone, prawda, i w konflikcie, także to jest bardzo ważny aspekt. Wobec powyższego napisałem pismo do Rady, do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, do Wiadomości Wojewody i
konsultanta krajowego do wojewódzkiego, nie miałem co pisać, bo on już tak był w to zamieszany, gdzie przedstawiłem kilka przypadków ewidentnego, jakby to określić, no, błędu, niewłaściwych decyzji ordynatorskich, które skutkowały tym, że były zgony dzieci i dwie pacjentki zmarły. No, ale efekt był taki, że w ciągu 2 tygodni ordynator został zwolniony. Ordynatora zwolniono, no ale ja byłem drugi do zwolnienia jako sprawca tego. Kiedy został zatrudniony ordynator, moja sytuacja na oddziale była nie do pozazdroszczenia, to jest oczywiste. Więc w pierwszym rzędzie odsunięto mnie od dyżurów, co wiązało się z utratą połowy pensji. Odbyła się kontrola oddziału przeprowadzona przez zainteresowanego pana profesora konsultanta. Kontrola wykazała, że oddział dobrze pracuje, ale źle pracuje Pasierbiński. I źle pracuje wtedy, kiedy Pasierbiński jest sam na dyżurze. A potem, jak zostałem zwolniony, no to, prawda, od tego się odwoływałem i w Mikowie 2 razy sprawę przegrałem. Jeden z wpływowych ludzi powiedział kiedyś publicznie, że Pasierbiński nie wygra żadnej sprawy tu w sądzie, chyba że ma kogoś w Warszawie. Nie wygra na Śląsku, tak powiedział, chyba że ma kogoś w Warszawie. Odwoływałem się do sądu okręgowego w Katowicach i tam sąd uznał moje racje, anulował wyrok Mikołowski i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia w sądzie Mikołowskim. Za drugim razem ponownie przegrałem w sądzie Mikołowskim. Znowu się odwołałem. Sąd okręgowy w Katowicach uznał moje rację i ponownie skierował do Mikołowa. I za trzecim razem dopiero nowa pani sędzia, nowa, spoza tego środowiska, ona przyszła dopiero, niedawno tam była, uznała moje racje, także wróciłem do poradni, skąd zostałem zwolniony, a starając się o powrót do szpitala, no niestety nie uzyskałem tego. Pani dyrektor uważała, że argumentowała to, że nie chce mnie w szpitalu przyjąć, gdyż nie ma zapotrzebowania na lekarzy, co było nieprawdą, bo jakiś czas potem przyjęła 2 lekarzy na etaty. A gdyby pan doktor mógł cofnąć czas o 10 lat i znaleźć się w tym samym momencie na tym zjeździe w Szczecinie, dowiaduje się pan, że doktor J deklaruje, że za chwilę będzie ordynatorem, podjąłby pan jaką decyzję? Taką samą, bo ja nie miałem wyjścia, ja musiałem, mnie do tego obligowała funkcja szefa Izby Lekarskiej i radnego powiatu. I to w pewnym sensie mnie usprawiedliwia, bo szereg ludzi mi próbowało właśnie zarzucić awanturnictwo tam. Natomiast jeżeli działa się w dobrej wierze, dla dobra ogółu, to trudno takie epitety przypisywać jednostkom, które działają, mówię, dla dobra. A teraz jak pan tak ocenia tę swoją sprawę i tę historię z perspektywy 10 lat, to jak pan myśli, co panu pozwoliło wyjść z tej sprawy obronną ręką i wrócić do zawodu, mieć normalną pracę, normalny dom? Tak. W którym to roku byłem? W 2003 czy 2004? W sytuacji, kiedy było, że tak powiem, no, wszystko mi się waliło
na szyję. No, nie widziałem światła w tunelu. Byłem w Jerozolimie. I włożyłem kartkę do ściany płaczu. Nie wiem, czy to jest to, ale uważam, że to zadecydowało. No, wydaje mi się, że mój upór tutaj też dużą rolę odegrał, bo nikt z moich adwersarzy nie spodziewał się, że będę tak uparty. Dużo czasu zmarnowałem, muszę powiedzieć, że naprawdę to jest największa strata. Strata czasu, bo to wszystko inne to można odrobić. Natomiast czasu nie można odzyskać.